Cześć! W ostatniej lekcji przygotowaliśmy komponent AppSelect i Store Categories oraz Products, a w tej lekcji wykorzystamy je tworząc wyszukiwarkę produktów wraz z filtrowaniem oraz sortowaniem. Otwórzmy Search View i zaimportujmy Product Tile. Select uploader map getters getter types oraz action types. Następnie dodajmy komponenty Product Tile, AppSelect i Uploader do pola komponent z naszego widoku. Dodajmy też pole Data, ale na razie niech zostanie puste i przejdźmy do templatki. W pierwszej kolejności utworzymy formularz filtrowania i sortowania produktów. Wewnątrz diva utwórzmy form z obsługą eventu submit i modyfikatorem prevent, wskazując na event handler onSubmit, który zaraz zdefiniujemy. Następnie input z placeholderem search by name. Oraz atrybutem vModel o wartości name. W polu data komponentu zdefiniujmy zmienną name o wartości pustego stringa i wróćmy do templatki. Następnie dodajmy appSelect z atrybutem label o wartości category, zbindowane pole options o wartości categories options następnie zbindowane pole value o wartości category. Oraz nasłuchujmy na event input i jako wartość podajmy wyrażenie kategorii równa się $event. $event jest to wartość, którą otrzymamy w event handlerze. Zdefiniujmy kategorię w polu data o wartości desktop. Jest to aktualnie filtrowana kategoria. Następnie kolejny appSelect, tym razem do wyboru sortowania. Jego atrybuty to label o wartości sort by, zbindowany atrybut options o wartości sort options oraz ostatni vModel o wartości sort. Kategory options będzie wymagał pobrania kategorii, dlatego zdefiniujemy go za chwilę. A teraz zdefiniujemy sort options przez tablicę zawierającą obiekty z polami label, name ask i wartością name podkreślenie ask. Przekopiujmy ten obiekt 3 razy i zmienimy pola analogicznie na name desk, price ask oraz price desk. Ask to skrót od ascending i oznacza rosnąco, a desk to skrót od descending i oznacza malejąco. Dodajmy jeszcze pola sort o wartości name podkreślenie ask. W nim będziemy pamiętać aktualny rodzaj sortowania. Następnie w templatce dopiszmy button type submit z napisem search. Listing produktów dodamy w divie z klasą products oraz klasą container. A w nim product tile v4 product in products. Zbindowane key o wartości product ID
oraz zbindowany atrybut product równy product. A na końcu dodajmy uploader z atrybutem vShow równym loading i atrybutem background. Teraz zajmiemy się pobieraniem danych do tego widoku. W polu computed dodajmy spread operator mapGetters, a w nim pola products getter types get products list. Products loading, getter types, get products loading, categories, getter types, get categories list, oraz categories loading. Getter types get categories loading. Następnie osobno pole loading, które zwraca this products loading lub this categories loading. Oraz categories options. Tutaj chcemy dla listy stringów z kategoriami zwrócić listę obiektów zawierających pole label i value. Zwróćmy tablicę spread operator this categories map. I dla każdej kategorii zwracamy obiekt z polem label o wartości kategorii car add 0 plus kategorii slice 1 to lowercase, czyli pierwsza drukowana litera kategorii plus pozostałe litery skonwertowane na małe oraz pole value o wartości kategorii. Dodatkowo chcemy, żeby była możliwość wyboru wszystkich elementów, a ten element nie przychodzi z bazy danych, dlatego dodajmy na początku tablicy spread operator i w nawiasie this categories length znak zapytania tablica z obiektem z polem label all oraz value all. W przeciwnym przypadku pusta tablica. Przejdźmy do metod naszego widoku. Dodajmy metodę onSubmit. W której wywołamy fetchProducts. FetchProducts. Na razie zostawmy puste i dodajmy lifecycle hook created. W którym wywołamy akcję fetch categories, żeby pobrać kategorię. A następnie w bloku then wywołamy fetch products. Fetch products dispatchujemy akcję fetch products. Do odpowiedniego sortowania i filtrowania dodamy parametr options, który przekażemy dalej do API, ale przejdziemy do tego za chwilę. Zwróćmy jeszcze uwagę na jedną rzecz. W drugim AppSelect skorzystaliśmy z dyrektywy vModel, ale pisząc komponent AppSelect nie zrobiliśmy tak naprawdę nic specjalnego. Zobaczmy, jak to wygląda wewnątrz komponentu. Zadeklarowaliśmy props value oraz emitujemy event o nazwie input. Tyle wystarczy, żeby korzystać na tym komponencie z dyrektywy vModel. Wróćmy do metody fetchProducts.
JSON Server pozwala na filtrowanie zwracanych elementów, jeśli podamy mu parametr query o nazwie pola, po których chcemy filtrować i wartości. Do sortowania musimy podać pole podkreślenie sort, a jako wartość nazwę kolumny do posortowania oraz parametr podkreślenia order o wartości ask lub dest. Zdefiniujemy obiekt options. Spread operator, nawiasy this name i obiekt z polem name równym this.name. Jeżeli name jest zdefiniowane, to zostanie dodane do tego obiektu. Następnie spread operator, nawiasy, a w nich this category, różne od all i obiekt z polem category o wartości this category. I ostatnie pole, spread operator, this sort i obiekt podkreślenie sort o wartości sort column. Oraz pole podkreślenia order o wartości sort order. This sort zawiera nazwę kolumny, podkreślenie kierunek sortowania. Dlatego wykonując this sort split znak podkreślenia, otrzymamy tablicę zawierającą kolumnę i kierunek. Skorzystajmy z destrukturyzacji i dodajmy na początku linijki const tablica z pierwszym elementem sort column, a drugi sort order. Na koniec przekazujemy parametr options do akcji i odtwórzmy store products. Tutaj zdefiniujemy drugi argument akcji, zmienną options i przekazujemy ją do metody getProducts. Jeszcze musimy obsłużyć ten argument w api.js. Będziemy chcieli zmapować ten obiekt na parametry query. Dodajmy argument options domyślnie równy pustemu obiektowi. Na górze funkcji zdefiniujemy const parseOptions równa się objectEntries z argumentem options, a następnie map. objectEntries zwraca tablicę dwuelementową, gdzie pierwszy element to nazwa klucza, a drugi element to wartość. Funkcja anonimowa z argumentem option zwracająca string template pierwszy element option równa się drugi element option. Następnie w wywołaniu get zamieńmy stringa na template stringa. I na końcu dopiszmy znak zapytania i wyrażenie parsed options join z argumentem string znak ampersand. Teraz formularz przy wysłaniu wykonuje akcję fetch products, ale na początku tej akcji mamy warunek blokujący ponowne pobranie treści, jeśli produkty się ładują lub gdy są załadowane. Dla tej akcji jest to nieprawidłowe zachowanie, dlatego wróćmy do store products i skasujmy pierwszą linijkę. Dodatkowo na początku akcji wyczyśćmy listę produktów za pomocą setProductsList z pustą tablicą. Skasuję jeszcze zmienną state, bo jest nieużywana i dodam pusty wiersz po początkowych commitach. Ostatnia zmiana, jaką zrobimy, to ukryjemy formularz, kiedy tablica categoriesOptions jest pusta przez foif categoriesOptionsLength. Zobaczmy, jak działa nasz widok. W pierwszej kolejności pobiera produkty z domyślnym filtrowaniem po kategorii desktop oraz sortowaniem po polu name rosnąco, co widać w URL zapytania. Zmieniam kategorię na tablet oraz sortowanie po polu name malejące. I jak widać w adresie zapytania oraz na liście, wszystkie produkty są odpowiednio zwrócone przez serwer. JSON Server ma pewien minus. Jeśli filtrujemy po polu, to jest to filtrowanie case sensitive, więc nazwę produktu musimy zacząć wielką literą. W produkcyjnej aplikacji serwer powinien ignorować wielkość znaków. Jak widzimy, po zmianie kategorii na telefon nie został zwrócony żaden element. Ta lekcja dobiegła już końca, a w przyszłej dodamy mechanizm zapamiętywania wyszukiwania w historii przeglądarki oraz stronicowania.